To cześć, jesteśmy Chip Tobacco, jesteśmy zespołem z Krakowa, ale dużo podróżujemy, a dzisiaj właśnie jedziemy, znaczy jutro jedziemy do Szczecina nagrywać naszą długo grającą płytę. No i tak, nie wiem co powiedzieć. Wczoraj graliśmy w Good Time Radio, dzisiaj prowadzimy jam w klubie Alligator razem z zespołem Dr. Blues and the Soul Revision. Wszystkich innych zapraszamy na nasze przyszłe koncerty i do słuchania naszej poprzedniej płyty i następnej płyty, jak już wyjdzie, i pozdrawiamy wszystkich. Tak, pozdrawiamy i zapraszamy dzisiaj na jam do Poznania, do Alligatora. Tak. Tak. To będzie w poniedziałek, więc zapraszamy już dzisiaj. Na dzisiaj. No bo w poniedziałek dopiero będzie emitowane, tak? A, no tak. Słuchajcie, opowiadacie o płycie, ja chciałbym jeszcze zapytać o kwestię sceniczną, bowiem zdążyłem was trochę przeczytać i przed 2 laty tak magazyn Twój Blues uznał was odkryciem roku w 2013. Tak, tak. Wygraliście chyba w tym samym roku Rawę Blues. Tak. Zdobyliście 3. miejsce na festiwalu poświęconym pamięci Ryśka Riddla. Powiedzcie mi, są jeszcze w Polsce jakieś wyróżnienia bluesowe, które są w stanie na was zrobić wrażenie? No, myślę, że każde wyróżnienie robi wrażenie i jest to jest to bardzo, bardzo przyjemne. Tak naprawdę nie mamy jakichś priorytetów, jeśli chodzi o te nagrody. Każde jest dla nas bardzo ważne i z każdej tak naprawdę tak samo się cieszymy. Także myślę, że każdy festiwal, na którym udało nam się jakoś tam zaistnieć, jest dla nas bardzo ważny. Tak jest. Poza płytą, macie jeszcze jakieś priorytety na ten rok? Ja nie wiem. Trochę tak, trochę nie. Na pewno promocja płyty, czyli jak gdyby koncertowanie i objeżdżanie naszego pięknego kraju. I nie tylko. Wzdłuż i wszerz. I nie tylko, więc też jak gdyby się pojawimy za granicami, ale jeszcze o tym nie możemy mówić. Więc no, jak najbardziej promocja płyty i wszystkie sprawy związane z nią.